Cześć, ja jestem karczmarz, wy jesteście w karczmie, a to jest kolejna szybka kolejka, a w niej pytanie od Zazu. Jak poprawić roleplay na sesji? Rozumiem przez to pytanie, w jaki sposób poprawić odgrywanie postaci czy odgrywanie NPC-ów, żeby przedstawiony świat, scena, wydarzenie było bardziej wiarygodne. Mamy tutaj dwa podejścia. Mistrza gry oraz graczy, chociaż w wielu przypadkach to są wspólne z mojej perspektywy elementy, które są na tyle uniwersalne, że zarówno czy jesteś mistrzem gry, czy jesteś graczem, będziesz mógł bez problemu z tego skorzystać. Przede wszystkim przygotuj się do sesji. Jako mistrz gry to jest oczywiste, ale będąc graczem, pamiętaj o tym, że masz obowiązek przygotowania się do sesji. To nie jest tak, jak się powszechnie uznaje, że gracz przychodzi na gotowca. Na gotowe. Właściwie on przychodzi cały na biało, zasiada i jest gotów. A teraz mistrz gry powinien tańczyć i śpiewać. Takie podejście się skończyło dawno temu. Jeśli chcecie być dobrymi graczami, cenionymi graczami i przede wszystkim zwiększać swój warsztat, bo wbrew pozorom, jeżeli chcecie się bawić w RPG i chcecie kontynuować granie u różnych mistrzów gry czy mistrzyń gry, pamiętajcie o jednej rzeczy. Wy jako gracze również inwestujecie swój czas w rozwój umiejętności, które zwiększają wasz warsztat jako gracza. Ale żeby to się wydarzyło, myślę, że w ogóle ten odcinek bardziej poświęcę graczom, bo mistrz gry zdaje sobie sprawę, że musi pewne rzeczy zrobić, a tutaj jest parę elementów, które mistrzowie gry i tak prawdopodobnie robią, a jeżeli nie robią, to mogą zacząć robić, żeby lepiej odgrywać w swoich na przykład NPC-ów lub lepiej opisywać świat. Za chwilę do tego dojdę. Natomiast najważniejsze, po prostu się przygotuj. W dwóch wymiarach. Jeden wymiar, o którym prawie nic nie powiem. Przygotuj się mechanicznie. Naprawdę przygotuj się mechanicznie. Bo nawet najfajniejszy roleplay, najfajniejszą imersję, odgrywanie sceny czy postaci zniszczy wam nieznajomość mechaniki. Nie mówię o tym, że musicie ją znać na wyrywki. Ale przyjdźcie na sesję i chociaż przeczytajcie sobie rozdział. Albo przynajmniej zapoznajcie się ze swoją kartą na rolu, czy na, wiecie, czy na Foundry, czy jeżeli gracie przy stole, to zapoznajcie się, żeby nie było, rzuć sobie na to, gdzie to jest? No panie, robiliśmy postać 2 tygodnie temu, nie miałeś czasu, żeby zajrzeć na kartę? To są takie elementy bardzo proste, żeby nie powiedzieć prostackie, ale one są kluczowe, to fundamentalne rzeczy. To oznacza szacunek do mistrza gry i szacunek do współgraczy, ponieważ przychodzicie przygotowani, więc przygotujcie się pod tym kątem. Druga rzecz, przygotujcie się do odgrywania waszego bohatera. To jest niezwykle ważne. Nie chodzi o to, że musicie teraz zapoznać się z całym lore danego świata. Przykładowy Warhammer czy Warhammer 40, no nie, czy nawet Conan, czy Jedyny Pierścień, czy w ogóle Władca Pierścieni. Jeżeli ktoś tego nie zna, no to nie o to chodzi, że teraz musi się przewalić przez wszystkie książki, żeby wszystko znać perfekcyjnie. Nie, ale jeśli wybraliście sobie jakiegoś bohatera, to przygotujcie się do tego bohatera. Nawet przeczytajcie w wersji minimalnej opis profesji, który jest zawsze przy waszej postaci czy profesji. Opis rasy. Przygotujcie to sobie, znajdźcie to sobie jakieś takie podstawowe elementy, które opisują waszą rasę, pochodzenie, kulturę, plus do tego profesję jako element zawodowy, który ukształtował tego bohatera. To jest niezwykle ważne. Jeżeli przeczytacie to, a nie mieliście wcześniej o tym wiedzy, no bo to jest kluczowe, bo jak ktoś wie, to po prostu wie, to dzięki temu dostajecie całą masę zahaczek oraz punktów, od których możecie się odbić i fajnie zaprezentować swojego bohatera. To pozwala zbudować wiarygodnego bohatera. Pozwala wprowadzać na sesji elementy i smaczki dotyczące waszego bohatera. Tak to działa. Dokładnie tak samo działa to w przypadku mistrza gry, który chce wprowadzić danego NPC-a. Fajnie, żeby poświęcił minimum czasu, 3, 4, 5 minut na to, żeby przeszukać, jak wyglądała dana profesja, co właściwie, jak on mógł wyglądać, jak wyglądał, jakąś znaleźć grafikę, czy zdjęcie, czy jak dane miejsce wyglądało w sieci, to znaczy w rzeczywistości, a zdjęcie rzecz jasna znaleźć w sieci. Tak, żeby nawet na to zerknąć, dużo łatwiej wam będzie tworzyć sceny, które będą fajnym elementem takim roleplayowym, podbudową do odgrywania, bo dobry opis sceny powoduje, że wy automatycznie programujecie i NPC-a, i waszych graczy do danej sceny. Jeżeli to ma być epickie, w fajnej jakichś okolicznościach, niech to będzie epickie miejsce albo epicki czas danego wydarzenia. Skupcie się na tym, bo to pozwala wam nadać ton odgrywanej scenie. Do tego
zdecydowanie musicie być przygotowani, musicie wiedzieć, co chcecie, kim są wasi bohaterowie, w jaki sposób reagują. Wracając jeszcze do graczy, macie jakąś profesję, ja teraz bardzo z tym jestem tematem podjaranym i ja grałem kapitanem barki. Ja w życiu nie żeglowałem, nie znam się na tym zupełnie, ale mam kolegę, który jest świrem i pływa i ja poszedłem do niego na korepetycję. Karnie z notesem wypisywałem sobie komendy, nazwy i tak dalej, i tak dalej. Czy to oznacza, że ja jestem marynarzem albo osobą, która potrafi żeglować? Absolutnie nie, ale znam już nazwy. Springi, cumy, rumpel, bakburta, sterburta, oko. Wiecie, i to są takie elementy, które pozwalają wam odgrywać postać bardziej wiarygodnie. Bo jakże fajnie jest powiedzieć, że jesteście na barce, to ja idę, szybko łapię ster. Jaki ster? Barka nie ma steru. Barka ma rumpel. Idę do rumpla. I to jest piękna sprawa. To gwarantuję wam, radość z odgrywania postaci jest po prostu 100 razy większa. Poświęćcie chwilę czasu na to, żeby trochę zgłębić charakterystykę tej postaci. Dzięki temu lepiej wejdziecie w jej buty, lepiej ją odegracie. Nawet jeżeli nie jesteście ekspertami aktorstwa, albo dopiero zaczynacie tę historię, to tym bardziej, historię w sensie przygody z RPGami, to tym bardziej będzie wam to pasować, bo Molly się właśnie dobija, skończę zdanie i ją wpuszczę, bo będziecie mieli od czego się odbić podczas odgrywania postaci. Bo jeżeli nie wiecie nic i dopiero zaczynacie, no to od czego musicie się, to od czego macie zacząć? Już, Molly, idę. Już psa wpuściłem, więc mogę kontynuować. Jakby poszerzenie, zdobycie wiedzy na temat profesji, rasy, kultury, fajna sprawa. Fajnie pomyśleć o tym, czy mamy jakieś powiedzonka, cechy charakterystyczne, elementy, które w jakiś sposób określają naszego bohatera. To też fajnie sobie dołożyć, bo wtedy jako gracz lepiej wchodzę w daną postać i lepiej ją odgrywam. No oczywistą oczywistością, ale od tego właściwie powinienem zacząć, historia postaci. W ogóle bez dwóch zdań, historia postaci być musi. I już naprawdę nie mówimy o tym, że macie pisać encyklopedyczną w jakiś elaborat. Wystarczy 3-4 wydarzenia, czy 2-3 wydarzenia, które ukształtowały waszą postać, które spowodowały, że jest taka, jaka jest, albo w ten, a nie w inny sposób podchodzi do życia. Co ją motywuje przez to? Co się wydarzyło w życiu? Do tego dorzucić mu NPC-a, pozytywnego rywala, tak żeby wokół tej postaci miał gracz czy mistrz gry, bo te same zasady działają w drugą stronę dla kluczowych NPC-ów, żeby miał od czego się odbijać. I wtedy możecie grać tę piłkę i zdecydowanie lepiej. Tak to właściwie wygląda. Macie bazę, z której możecie czerpać podczas sesji. Często gracze popełniają taki, to nie jest błąd, bo czasami świadomie chcemy odegrać scenę, w której opowiadamy o tym, co nasz gracz myśli i opowiadamy o tym, co myśli. Natomiast problem jest jeden. Ja rozumiem, że gracz chce się podzielić z audytorium tym, co myśli, ale jeżeli albo gracz, albo mistrz gry nie wykorzysta tej sceny do tego, że powie, widzicie, że Hans wygląda na zmartwionego. To jest haczyk i zagranie do gracza, żeby on zapytał Hansa, co się wydarzyło, rozumiecie? To jest takie koło ratunkowe mistrza gry. Ja jestem fanem i to zawsze proszę moich graczy, jeżeli jest taka możliwość, że jeśli chcecie stworzyć taką scenę, w której wasz bohater będzie się zamyślał i w głowie będą jego się działy jakieś różne rzeczy i przetwarzał będzie informacje i dochodził do jakichś wniosków, to jeżeli to się skończy na temacie, to ja sobie to pomyślałem, patrząc w ogień ogniska, to niby będzie klimatyczne. Scena potrwa 5 minut, nic nie wniesie do sytuacji, poza tym, że wszyscy będą wiedzieli, że coś się z Hansem dzieje, ale właściwie Hans się z tym nie podzielił. Lepiej, gdyby Hans, zamiast opisywać tego, co się dzieje w jego głowie, spowodował, rzucił jedno zdanie, nie na zasadzie, że rzuca kamień w ognisko, iskry idą do góry, szlak by to trafił. Znowu dałem się oszukać. I to jest element, który on mówi dwa zdania, ale to jest sygnał do reszty grających, również do mistrza gry, który odpowiada za NPC-ów, że coś się dzieje, że pojawia się interakcja, pojawia się odgrywanie, niekoniecznie związane z głównym wątkiem fabularnym. I nagle możemy wejść i dołączyć je. Ale kto cię oszukał? Co się stało? Komu dać w ryj? Nie? To jest już taki element. Więc prośba, pamiętajcie o tym, że fajne są sceny takie interpersonalne, to znaczy interpersonalne, takie, które sobie w głowie opisujemy, co się dzieje w głowie naszego bohatera, bo jakby celem jest to, że mimo wszystko chcemy dać znać reszcie graczy, że coś się dzieje. Więc jeżeli jesteś graczem, pamiętaj, żeby skończyć nawet taki, zrobić wprowadzenie takie, że coś się dzieje i zacząć opisywać, o czym myśli, ale rzuć tym kamieniem, powiedz cholera jasna, znowu nie wyszło, albo coś. Daj szansę
zbudowania interakcji swoim współgraczom. A ty, szanowny mistrzu gry czy mistrzyni gry, jeżeli widzisz taki wątek i gracz na to nie wpadł albo z jakiegoś powodu nie chce zrobić, to ty zagraj, wykorzystaj to w ogóle bez żadnego mrugnięcia okiem. Rzuć temat, widzicie, że z Hansem coś się dzieje. Daj szansę wejścia albo wykorzystania materiału, który właśnie stworzył ci gracz, do budowania sceny, do budowania odgrywania postaci, czyli z polepszenia, w mojej opinii, roleplayu. Na koniec, Zazu, jedna rzecz. Są różne podejścia, ale ja jestem, podpisuję się pod tym wszystkimi kończynami. Muzyka. Muzyka na sesji robi robotę. Muzyka. Czy to są ścieżki dźwiękowe z gier, czy z filmów, whatever. Muzyka tworzy atmosferę, nadaje ton, powoduje, że gracze wyłapują, nastrajają się. Ja nie będę teraz tutaj rozpowiadał się kolejne pół godziny, dlaczego muzyka jest ważna, ale jeżeli dla wszystkich pesymistów i tych, którzy uważają, że muzyka w ogóle nie jest potrzebna, co więcej, przeszkadza, to ja mam propozycję. Włączcie sobie film i wyłączcie muzykę. I obejrzyjcie scenę z muzyką, jakąś epicką, a później bez muzyki. Obejrzyjcie scenę horroru z muzyką i bez muzyki. Radosną, romantyczną scenę z muzyką i bez muzyki. To odpowiada za pytanie, dlaczego muzyka jest ważna. Jesteśmy otworzeni na muzykę, przyjmujemy muzykę, muzyka nas nastraja, nadaje ton, wskazuje kierunek, buduje atmosferę. A my, odgrywając postać, będziemy automatycznie grać pod nutę, która teraz leci. Ja osobiście uwielbiam słuchać muzyki jako gracz, jako mistrz gry. Jeżeli opowiadam coś i słyszę muzykę i ta muzyka się wpasowuje, to zaczynam dostosowywać to, co mówię, do tego, co słyszę. I kiedy zaczyna rosnąć epicka scena, wtedy ja zaczynam mówić głośniej, coś się zaczyna dziać i macie lepszy efekt odgrywania postaci czy NPC. To wszystko, Zazu, bo i tak to trwa zbyt długo, ale mam nadzieję, że odpowiedziałem ci w jakimś zakresie na twoje pytanie i trochę wyciągniesz z tego materiału. Nie tylko oczywiście ty, ale również wszyscy inni, którzy obejrzą ten odcinek. A ja wam bardzo dziękuję, jeżeli uważacie, że to, co robię, jest fajne, przydatne, sprawia wam fan albo, nie wiem, wykorzystujecie to w swoich RPG-owych historiach, to zachęcam do tego, abyście wsparli Karczmę i moją skromną osobę przez Patronite imienną cegiełką. I to jest wszystko. Zostawcie łapkę w górę, subika, dzwonek i to wszystko, żeby być na bieżąco, plus oczywiście komentarz z propozycją swojego pytania, bo być może to właśnie wam odpowiem w kolejnej szybkiej kolejce, a ja tradycyjnie trzymam kciuki, obieram się, cześć!